naszym honorowym gościem jest absolwent Szkoły Podstawowej w Trzcielu, rocznik 2003-2004, mieszkaniec Jasieńca. Wspaniały sportowiec, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Europy i świata. Brązowy medalista 32. Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Powitajmy gorąco pana Tadeusza Michalika. Całe dzieciństwo praktycznie. Wszyscy już wiemy, jakim wspaniałym pan jest sportowcem. My jednak na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy dowiedzieć się, jaki był pan uczniem. I jak pan wspomina lata spędzone w naszej podstawówce? No uczniem nie uczyłem się tak dobrze jak pan na macie, ale dawałem radę, zawsze przechodziłem z klasy do klasy. Żeby panu ułatwić odpowiedzi, zaprosiliśmy na naszą uroczystość osobę, która jako pierwsza wprowadziła pana w świat szkoły. Zapraszamy do nas panią Urszulę Kwaśnicką, pierwszą wychowawczynią naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogłaby pani opowiedzieć nam wszystkim, jakim uczniem był Tadeusz Michalik w wieku 7 lat? Tyle lat minęło, ale o ile pamiętam, to był grzecznym uczniem. Dziękuję. A czy już wtedy było wiadomo, że będzie wybitnym sportowcem? Ja tego nie wiedziałam, ale na zajęciach ruchowych i na wychowaniu fizycznym zawsze był aktywny. A czy był grzeczny na lekcji? No, grzeczny. Bardzo dziękujemy za te wspomnienia. Dziękuję. Mamy teraz dla pana niespodziankę. Udało nam się dotrzeć do zdjęć z tamtych lat. Jeśli można, prosimy o komentarz.
na bieżąco nie mogłem komentować, bo po prostu zapatrzyłem się na te zdjęcia, no ale przedstawiają praktycznie no, całe moje dzieciństwo no, do teraz, więc bardzo dziękuję za to, że mogłem wrócić do tych lat tu ze szkoły. No i jesteśmy teraz tutaj dzisiaj już i tworzy się nowa historia. Na pewno w czasach przedszkolnych pana wychowawczynie starały się u pana rozwinąć i ten talent. A jak dzisiaj wychodzi to naszym przedszkolakom, zobaczycie państwo sami. Zapraszamy na scenę przedszkolaki z przedszkola bajkowego. Ale kto by nie chciał tańczyć dla naszego bohatera, dla medalisty olimpijskiego? Każdy, prawda? Panie trenerze, witamy pana na naszej uroczystości i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Prosimy, aby zechciał pan wszystkim uczniom opowiedzieć, jakim sportowcem był Tadeusz Michalik, kiedy rozpoczął treningi w klubie zapaśniczym w Czcielu. Ja stadion zacząłem trenować, to był 2004 rok. I ja w ogóle Tadeusza nie zauważałem.
tak by go nie było na treningach. Ludzie zawalczali niemalże. Można powiedzieć, że jak gdyby aktor drugiego planu. Ale w pewnym okresie pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych do Żar. Pan burmistrz też wtedy był z nami na tej imprezie. I byli zawodnicy, Tadzie był w tej grupie wiekowej najmłodszy, byli starsi. I myślałem, że tam ci inni zdobędą medale. Okazało się, że zdobyliśmy, chyba 10 nas tam pojechało, zdobyliśmy tylko jeden brązowy medal. Jak myślicie, kto był tym medalistą? Tak, Tadzie Michalik zdobył ten brązowy medal i z tego aktora drugiego planu przeszedł na aktora pierwszego planu. A sam medal olimpijski to już naprawdę, to już jest Oscar, to już należy się do ciebie. Czy już wtedy było wiadomo, że wyrośnie na wielkiego sportowca? No, można było jak gdyby... No trzeba być zawsze optymistą, no i że medal olimpijski to naprawdę na igrzyskach w Rio startowało ponad 150, przepraszam, w Tokio startowało ponad 150 zawodników, a zdobyliśmy tylko 14 medali. W Rio zdobyliśmy tylko 10 medali olimpijskich. Także zdobyć medal olimpijski jest bardzo ciężko. Tym bardziej ja jako trener i myślę tutaj dyrektor i dyrekcja szkoły cieszymy się, że to zrobili absolwenci tej szkoły, czyli Tadeusz i Monika Michalik. Także jesteśmy, myślę, że jako szkoła, klub, czciel, dumni z tego, że mamy tak wspaniałych sportowców. To, jak wyglądały takie treningi, mamy zachowane na filmie, na którym widać, jak trenuje pan z siostrą. Teraz
podrzewka, to odpisany. Jak gdyby są początki kariery, być może ktoś tutaj z tej grupy w przyszłości też będzie honorowym, panie dyrektorze, absolwentem tej szkoły, ale jest jeden warunek, musi to być na miejscu, prawda? Tak, także celujemy wysoko. Luka się pyta, ile ma czasu? 5 minut. Czy jeszcze ze 3 minuty, tak? Także przed wielu laty Tadeusz też zaczynał, tak jak tutaj pan młodzież, tak? W trzeciej lub czwartej klasie. Teraz są przewroty do przodu. Brawo, Antek. Dajmy mu pasji na Antka. Zaklaskam. Brawo, Antek. Super. Teraz przewroty do tyłu. Także swoim sił może spróbować każdy. Mniejszy, większy, grubszy, chudszy. Ten, co ma krótkie włosy, długie włosy. Każdy może spróbować trenować zapasy. Przez lewy bar, przez prawy bar. To są trudne ćwiczenia. Dla nich to są trudne ćwiczenia, ponieważ oni dopiero... Pięknie! Super! Pięknie! Jak ty masz na imię? Chodź tutaj. Jak ty masz na imię? Filip Toniasz. Brawo, brawo! Gratulacje dla Filipa. Filipa, super! Byliśmy z tą grupą w Zielonej Górze na badaniach przychodni sportowo-lekarskiej. Później byliśmy na basenie. No i oczywiście McDonald's musiał być. Pięknie się życzę. Pokręcam na nie, na tak. Będą chyba jeszcze jakieś mostki, prawda? Na kabel mostki. Głowa w matę. Rozszywają zaraz zawodniczki, zawodnicy kart. Trening się składa zawsze na początku ze zbiórki, z rozmowy krótkiej. Później z rozgrzewki. Później jest trochę techniki. Troszeczkę rywalizacji, różnych ćwiczeń akrobatycznych. Teraz na plecach zawodnicy są i będą wchodzić do losu. I właśnie w zapasach w ogóle walka kończy się, jak się przeciwnika położy na plec, to jest definitywny koniec walki. Dlatego oni tutaj muszą dużo ćwiczeń mostowych mieć, żeby nie dać się przeciwnikowi, przeciwnicy położyć na plec. Jeżeli dwie łopatki dotkną maty, to już jest koniec walki, przegrana. Super. Jeszcze nie koniec walki. Tadziu, pamiętasz te czasy? Pamiętasz? Pamiętam. Początki. Początki są trudne? No ja wtedy praktycznie bawiłem się tym, więc dla mnie to było oderwanie się od pracy z domu i od szkoły. Czyli przyjemne treningi. Tak. Początki przyjemne. Ja też powiem. Już musimy, Monika, powoli kończyć. Już musimy powoli kończyć. Tak, ostatnia fala. Dawaj, Amin! Kibicujemy! Amin! Marcel! Marcel!
Marcel! Amin. Dobra. Ustawcie się proszę. I teraz to nie było przewidziane, ale dobrze, ustawcie się proszę. Słuchajcie, widzicie, że nasz medalista olimpijski jest na sportowo w dresie. No to jak jest na sportowo, nie w garniturze, to może ktoś z was z nim by zawalczył. Ktoś by chciał zawalczyć o dwa się? Nie są chętni, tak? Proszę bardzo. Marcel zawalczy, ale nie denerwujesz się, nie boisz się, bo będzie walczył tak na olimpiadzie. Nie. Tak? Ale nie wiem, czy Stasiu nie przestraszy się. Stasiu, zostałeś wyzwany do pojedynku. Przedział wiekowy, no ale dobrze. I tak. Zostałeś przyznany do pojedynku. Proszę bardzo. Czas, walka! Pięknie, tak jest, trzymaj. Plecy, plecy. Nie chcę puścić. Marcel, proszę puść. Puść. Słuchajcie. To być może nasz przyszły, nie medalista, ale złoty medalista olimpijski. Marcel, brawo dla Marcela. Dziękujemy. Także dziękujemy za Państwa za pokaz i trenować, jeszcze raz trenować. U nas na sali mamy taki napis na fototapecie. Na wielkie rzeczy potrzeba czasu. Także Tadziu 20 lat, jak mówił 20 lat, trenował, zaczął tak jakby w waszym wieku. Po 20 latach jest medalistą olimpijskim, czego wam życzę. Teraz